Pierwszym podstawowym operatorem, który już poznaliśmy, jest operator przypisania. Jest on wykorzystany tutaj do przypisania określonych wartości zmiennym. Możliwe jest również przypisanie tego typu, gdzie do zmiennej licznik przypisujemy wartość zmiennej ilość. Czyli w tym przypadku zmienna licznik będzie miała wartość 7, tak samo jak zmienna ilość. Przejdźmy dalej. Tutaj mamy operatory łączenia ciągów znaków. Te operatory to są po prostu kropki. Dzięki nim łączymy ten ciąg znaków zawarty w zmiennej informacja z ciągiem zawartym w zmiennej licznik i te dwa ciągi znaków połączone łączymy z jeszcze jednym ciągiem, a mianowicie z tagiem br. Jest on zawarty w cudzysłowiach, co oznacza, że jest to właśnie ciąg znaków. Zwróćmy uwagę, że w linii tej wykonywanych jest parę operacji jednocześnie, a mianowicie najpierw łączone są te ciągi znaków, a następnie połączony ciąg przypisywany jest do zmiennej tekst. Czyli po wydrukowaniu zmiennej tekst na ekranie ukaże się połączony ciąg znaków. PHP daje nam oczywiście do dyspozycji również operatory arytmetyczne. Mamy tutaj dużo różnych możliwości. Zacznijmy od najprostszej. Tutaj drukujemy po prostu wynik dodawania zmiennej ilość i liczby 15. W tym przypadku musimy tylko pamiętać o jednym: a mianowicie zmienna ilość po wykonaniu tej linii kodu będzie miała nadal taką samą wartość, jaką miała poprzednio, czyli nie zwiększy się ona o 15. Nie zwiększy się dlatego, ponieważ nie mamy tutaj operatora przypisania. Aby tą zmienną zwiększyć rzeczywiście, możemy wykonać to w taki sposób. Ilość, operator przypisania, znowu zmienna ilość, plus 15. Spójrzmy dalej. Tutaj do nowej zmiennej, zmiennej wynik 1, przypisujemy wynik tej operacji odejmowania. Spójrzmy dalej. Tutaj mamy mnożenie. Ale przyjrzyjmy się dokładniej temu przykładowi. Mamy tutaj mnożenie zmiennej ilość ze zmienną licznik pisaną wielką literą. Spójrzmy do góry. Ta zmienna zawiera tak naprawdę ciąg znaków. Czyli próbujemy tutaj de facto pomnożyć cyfrę przez tekst. PHP nie pokaże nam jednak żadnego błędu. Interpreter PHP jest na tyle inteligentny, że sam sobie zamieni wartość tekstową na liczbową, a następnie dokona operacji mnożenia. W następnej linii mamy zwykłą operację dzielenia. Dzielimy tutaj 150 przez wartość zmiennej ilość, a na samym dole mamy właśnie operator modulo. Dzięki któremu możemy otrzymać resztę z dzielenia. Sprawdźmy, ile wynosi wartość zmiennej ilość. Ilość równa się 7, ale tutaj dokonywaliśmy poniżej operacji. 7 plus 15, 22, czyli jeżeli będziemy próbować tutaj podzielić 15 przez 22, to otrzymamy dziwny wynik. Zmieńmy zatem tutaj wartość zmiennej ilość. Zrobimy to poprzez zwykłe przypisanie. Niech będzie to 2. Tak, żebyśmy dzielili 15 przez 2. I tutaj napiszemy echo. Reszta z dzielenia 15 przez. I tutaj operator łączenia tekstów. I nie musimy oczywiście podawać tekstu. Możemy podać również zmienną liczbową. Czyli ilość. I znowu tekst. Musimy pamiętać o spacji. Wynosi. Znowu spacja. I tutaj dolar reszta. Średnik. I gotowe. Teraz możemy zapisać ten plik i przejść do wykonania go. Jako, że nie stosowaliśmy żadnych dodatkowych znaczników formatujących tekst ten wygląda tak, a nie inaczej, ale spójrzmy, tutaj mamy naszą resztę z dzielenia. 15 przez 2 wynosi 1. Jest to właśnie wynik operacji modulo.